Wrócimy do tego wyjściowego, zagadnienia. Piszesz w swoim tekście, że niewygodne idee ranią, w związku z czym nie chcemy ich słuchać, że jakby takie podejście jest popularyzowane. Pojawiają się też, dodaję od siebie rzeczy typu safe space, trigger warning i te różne inne angielskie sformułowania, które właśnie mają dążyć do tego, żeby stworzyć taki ultrakomfortowy świat, w którym nie będziemy wystawiani na żadne poczucie dyskomfortu, nic co mogłoby nam w jakikolwiek sposób przeszkadzać. I to jest utopijne na pewno, dlatego też, że znosi po prostu rzeczywistość, to jest jakaś próba zniesienia rzeczywistości, próba zniesienia odpowiedzialności. No bo każdy tak naprawdę, tak jest moje wrażenie, no bo z jednej strony każdy ma jakieś swoje traumy, urazy, rzeczy, które mu w życiu nie wyszły, rzeczy, które w życiu zawalił i tak dalej, rzeczy, których się wstydzi. I jakby z chrześcijańskiego punktu widzenia, to jakby przyjmujemy to z góry, ale i tutaj się to rozchodzi. W sensie nie, absolutnie odrzucamy taki darwinizm społeczny, że jak ci nie wyszło, to jesteś przegrywem i do śmietnika z tobą. Ale z drugiej strony jasno stawiamy też na odpowiedzialność za swoje działania, że jakby masz szansę naprawić to, co zrobiłeś, ale musisz powiedzieć: tak, zrobiłem źle i teraz muszę zrobić to, to i to, żeby to naprawić. I to jest, wydaje mi się, ta rzecz, którą no musimy jakoś wypośrodkować, no bo musimy być empatyczni dla współczesnego człowieka, żeby on chciał nas słuchać, ale no nie możemy też uciekać po prostu od odpowiedzialności, od wystawiania go na dyskomfort, od mówienia, że no tak, to zrobiłeś źle, nie możesz tak więcej robić. Jak ty na to patrzysz? Jak powinniśmy to równoważyć w taki sposób, żeby ci ludzie, którzy są dotknięci tym wszystkim, o czym rozmawiamy, jakkolwiek chcieli z nami rozmawiać, tak? A nie mówili: o, to są kolejni ci, którzy chcą nam mówić, że jesteśmy beznadziejni, którzy chcą nas skrzywdzić. To jest trudne pytanie, jak rozmawiać z ludźmi, którzy posługują się tymi kategoriami, no właśnie, wokistowskimi, dlatego że w jednym z dogmatów tej nowej odmiany jakiegoś dziwnego purytanizmu, bo to przyszło ze Stanów Zjednoczonych i są takie w ogóle analizy, że to ma coś wspólnego z takim, no właśnie, anglosaskim purytanizmem, tak? No bo czym jest woke, tak? Woke to wzmożeńcy po prostu. Ja lubię to sformułowanie. Wzmożeńcy moralni, którzy wszędzie tropią zło i występek, a jedynym ich celem istnienia jest to, żeby być czyści, tak? Czyści w przestrzeni publicznej, być nieskazitelni w swojej małej grupie. Jeśli tak jest, no to po prostu z tymi ludźmi nie da się rozmawiać, no bo my jesteśmy poza ich grupą, z nami się nie rozmawia, my jesteśmy dla nich jak trędowaci dla Żydów w Starym Testamencie, trochę coś takiego, nie? W sensie, że jesteśmy po prostu poza ich dyskursem. Mnie się wydaje, że to, co możemy robić i to, co powinniśmy robić, to po prostu sformułować czy robić taką debatę, jaką uprawiamy chyba razem, to znaczy, żeby mówić do tych, którzy są w tak zwanej dominującej przestrzeni szarości, nie? Wspominałem jakby w pierwszej części tej rozmowy, że tak de facto w awangardzie wokistów to są osoby pewnie w niewielkiej liczbie, które funkcjonują przede wszystkim w mediach społecznościowych. Natomiast tak sobie wyobrażam takiego szarego Kowalskiego, to on jest jakoś pośrednio indoktrynowany, no bo jakoś uczestniczy mniej lub bardziej w przestrzeni tych dyskursów dziwnych, internetowych, medialnych, słyszy i widzi prajmamfy w swojej korporacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on jest w jakiejś takiej przestrzeni szarości, tak? On nie ponazywał sobie tych rzeczy.
on po prostu funkcjonuje w tym takim kisielu tej kultury i pewne rzeczy sobie jakoś nazywa, jakoś racjonalizuje, ale konserwatyści są od tego, żeby pokazywać mu szerszy obrazek, tak? Z czego wynikają te tendencje, z którymi on się spotyka na zewnątrz. Ja nie wierzę w to, że my jesteśmy w stanie rozmawiać z awangardą łokistowską, bo oni po prostu uczynili z antydialogu swój największy dogmat religijny. Nie? My jesteśmy w stanie rozmawiać z tymi, którzy są, jakoś skapuje ta ideologia w ich umysły, tak? Ale te umysły, nawiązując do książki Haidta, jeszcze nie są na tyle rozpieszczone, żeby nie można było do nich jakoś przemówić. I wydaje mi się, że to jest nasza rola i w ogóle wydaje mi się, że to jest coś szerszego niż woke. Woke to jest jakaś jedna tendencja, która z tego wypływa. Mnie się wydaje, że jakby skupić się i wykonać taką pracę intelektualną, co jest u źródła tego wszystkiego, to wydaje mi się, że jest jakaś taka podstawowa dychotomia między dwoma podstawowymi wartościami, które zbudowały cywilizację zachodnią, tak? Czyli z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej strony wolność. Ta współczesna kultura bardzo mocno przechyliła się na stronę bezpieczeństwa. Wszystko musi być bezpieczne. Bezpieczeństwo emocjonalne, bezpieczeństwo, nie wiem, totalnie związane z zdrowiem, bezpieczeństwo ekologiczne, lęk przed jakimkolwiek wyzwaniem, jakimkolwiek wysiłkiem, właśnie za którym to wysiłkiem, czy który to wysiłek musi być poprzedzony przez jakiś taki impuls ku wolności. Tak? Mnie się wydaje, że konserwatyści, chadecy, czy też, nie wiem, klasyczni lewicowcy powinni uwierzyć w tą wartość, jaką jest wolność, no bo do tego wszystko się sprowadza. Jak czytałem tą książkę Haidta i właśnie Lukianowa, no to te wszystkie trzy wielkie nieprawdy, czyli tak, co cię nie zabije, to cię osłabi, ufaj zawsze swoim emocjom, świat dzieje się na dobrych i złych, one wszystkie są przesycone właśnie tą kulturą, jak oni to nazywają, safetyzmu. Tak, że wszystko musi być bezpieczne, dlatego bezpiecznie jest ufać swoim emocjom, tak? Na pozór bezpiecznie. Bezpiecznie jest dzielić świat na dobrych i złych, bo to jest po prostu bezpiecznie mentalne, tak? Takie rozliniwiające. Jeśli sobie podzielisz świat na dwie kubki, no to rozumiesz świat, tak? Jeśli mówisz w tej pierwszej wielkiej nieprawdzie, że co cię nie zabije, to cię osłabi, no to unikasz wszystkiego, za czym idzie jakikolwiek wysiłek, jakikolwiek wyzwanie, tak? Jakikolwiek stresor. Wydaje mi się, że tu jest, że woke jest jakimś takim powierzchownym zjawiskiem, na którym się skupiamy, ale pod nim jest coś głębszego i to jeszcze chyba nie zostało nazwane. Na pewno nie zostało nazwane w tej książce, o której rozmawiam. Zdecydowanie. Ciekawe sformułowanie, którego tutaj używasz, które myślę jest bardzo ważne i też jakby dotyka tego problemu, z jakim się mierzymy, to jest love bombing. Czyli takie bombardowanie miłością, mówiąc po polsku. I to jest coś, co na pewno ma miejsce w tego typu grupach, ale nie tylko, szerzej. Wydaje mi się, że w wielu dzisiejszych, to się tak ładnie mówi, communities, tak, społecznościach internetowych, czego jest 1 500 000, 100 000, 900 po prostu różnych społeczności, od społeczności ludzi, którzy lubią sobie grać w gry, przez społeczności ludzi, którzy mają jakieś zainteresowania, nie wiem, kucharskie, po społeczności ludzi, którzy mają jakieś bardzo twarde przekonania polityczne. I to jest ciekawe, bo tutaj to takie bombardowanie mówieniem człowiekowi, że jesteś ważny, jesteś potrzebny, jesteś najlepszy, bardzo cię kochamy, bądź z nami. To jest coś, co na pewno jest bardzo jakby kuszące, bardzo jesteśmy na to wszyscy podatni, tak? Żeby mieć taką wspólnotę, która nam powie, że my cię tak bardzo kochamy, że nikt tak bardzo ci nie kocha jak my. I to jest ciekawy mechanizm, który dzisiaj chyba obserwujemy bardziej niż kiedyś. Jak ty na to patrzysz? No ja na to patrzę w ten sposób, że de facto jest to świat pełen skrajności. W takim sensie, że ten love bombing jest do wewnątrz grupy, a na zewnątrz grupy jest tylko hate bombing, nie? W sensie, że jest to takie bardzo autystyczne wręcz, bo tak jakby człowiek składał się z
takiego, jakby miał w sobie taki mechanizm, że potrafi reagować jak pies Pawłowa na dwa tylko, na dwie jakieś rzeczy ze świata zewnętrznego, tak? Jak jest, prawda, smaczek, no to pies się ślini i chce smaczka. Jak widzi pas, to ucieka gdzieś tam do budy, nie? Jest to takie bardzo zredukowanie ludzkiej psychiki, przecież bardzo, bardzo skomplikowanej, do dwóch skrajnych emocji i niejako ładowanie całego swojego systemu jakby psychologicznego na tych dwóch skrajnościach, tak? Miłości do wewnątrz swojej grupy, a nienawiści na zewnątrz tej grupy. I co się dzieje wtedy, kiedy w grupie pojawia się jakiś konflikt? No, wtedy jest najgorzej, tak? Wtedy jest polowanie na czarownicę. Wtedy jest pokazywanie, że w naszej przestrzeni jest zdrajca. Trzeba go wyciągnąć poza nawias grupy i ukrzyżować na widoku całej tej community, społeczności. Nie? No przecież tak funkcjonują te osoby, które są w Polsce no jakoś kancelowane właśnie. Nie? To byli członkowie konkretnych grup, jakichś lewicowych, a nagle pokazywane są jako zdrajcy, jako Judasze. Tak? I oni muszą, jeśli chcą wrócić do grupy, ale to już nie ma de facto powrotu, ale jeśli w ogóle chcą jakoś funkcjonować, to muszą złożyć publiczne oświadczenie, że ja już teraz, prawda, samą krytykę wnoszę, że byłem transfobem i tak dalej, i tak dalej. I wtedy mogę, chociaż z mniejszymi zasięgami w internecie, to jakoś jeszcze tam funkcjonować. Jeśli tego nie zrobię, no to jestem spalony, tak? I później te osoby przychodzą do konserwatystów i mówią, no to dajcie nam media, bo my jesteśmy tam skancelowani, to może wy nas przytulicie, bo wy jesteście tacy trochę inni, dziwni, ale przynajmniej nie kancelujecie nas, porządnych lewaków. Nie? Ja mówię, to jest tak absurdalne, jeśli chodzi o dyskurs. Ja się trochę w tym nie odnajduję i patrzę na to wszystko po prostu z jakimś dystansem i ironią. Bo to z zewnątrz wygląda bardzo śmiesznie, ale wydaje mi się, że jak taki kancel się poczuje na własnej skórze, mówiłeś o tym, że my jesteśmy też podatni, tak, na tego typu rzeczy, no to boli, nie? W sensie mnie nie skancelowali może w środowisku za kulturę terapeutyczną, ten felieton, który gdzieś tam wybuchnął i jakieś hejty się pojawiły, bo być może Klub Jagielloński jest po prostu zdrowszym środowiskiem, tak? Natomiast wydaje mi się, że gdybym był w jakiejś takiej grupie innej, miałbym lewicowe poglądy, to po czymś takim no byłbym jakimś takim no drugim, nie wiem, Sakowskim, tak? Albo drugą Kajaszu, w sensie, że byłbym po prostu spalony. I to na pewno jest bardzo trudne, nie? Doświadczenie psychiczne. Ale to jest konsekwencja tych takich bardzo autystycznych zasad, czyli tego love bombingu na wewnątrz i hate bombingu na zewnątrz. To jest po prostu dysfunkcyjne, nie? Bo to de facto to nie są grupy, nie? Bo grupa ma to do siebie, że w grupie są podmiotowe jednostki, które spierają się, ale zgadzają co do fundamentów. No ja to tak rozumiem każdą grupę, każde środowisko, przede wszystkim środowisko intelektualne, tak? Jeśli środowisko intelektualne polega na tym, że zgadzamy się w 100% we wszystkim, to nie jest środowisko intelektualne, to jest sekta, nie? To jest, i te sekty dzisiaj istnieją i one nie mają nic wspólnego z tworzeniem debaty, z dyskursem. To jak ty mówisz, że trzeba z nimi dyskutować, to ja mówię nie, no bo z sektą się nie rozmawia. Bo po co rozmawiać z sektą? Konstanty jest radykalniejszy ode mnie, jak widać. Będę się normalizował na twoim tle. Ale mówiąc poważnie, ja pytam o ten love bombing dlatego, że szerzej niż tylko te kwestie polityczne i ideowe, chociaż rzeczywiście one są ważne i poświęciliśmy już trochę czasu. Wydaje mi się, że dzisiaj ludzie są podatni na takie treści, też dlatego, że są szerzej poranieni przez ten cały rozpad więzi rodzinnych, rozpad więzi kościelnych, tak, rozpad więzi, które konstytuowały kiedyś przez wieki rzeczywistość, tak, czyli tych wspólnot, czy rodzina, czy kościół, religia, czy naród, wspólnota lokalna, no ilu ludzi dzisiaj zna swoich sąsiadów, jak mieszka w bloku, nie? No wszelkiego rodzaju wspólnoty zostały zatomizowane, nawet ta najbardziej podstawowa, jaką była rodzina, tak, no w ostatnich kilkudziesięciu latach mamy no, do lat 60. dzieci pozamałżeńskie to było kilka procent ludzi, a teraz jest to już
pierwsze ponad 40%. Podobnie małżeństwo, które kiedyś było normą, że praktycznie każdy dorosły człowiek miał żonę lub męża, no dzisiaj staje się w wielu krajach po prostu mniejszością, nie? Jak patrzę na statystyki z Francji, no to w 2020 roku, no to już tylko 20-kilka% kobiet 30-letnich miało doświadczenie małżeństwa, gdzie 40 lat wcześniej to było 85%, a wliczamy w te kobiety wszystkie rozwódki, lesbijki mające żonę, wdowy i tak dalej. I wydaje mi się, że jakby to jest trochę taka, nie wiem na ile się zgodzi z tą, to jest taka samospełniająca się przepowiednia, taki mechanizm, który się tym bardziej sam nakręca, że przez takie podejście ultrakomfortowe, przez to rozpieszczenie, nie wystawianie się na stresory, ludzie nie są bardziej, tylko mniej zdolni do tworzenia więzi z innymi, czy rodzinnych, czy przyjacielskich, czy jakichkolwiek innych, bo po prostu każda relacja traktowana na poważnie z drugim człowiekiem jest wymagająca, wymaga zaangażowania, wymaga jakiejś pracy, wymaga tego, żeby że czasem się pokłócimy i jakoś musimy to potem unormować, a nie wystarczy taka bezwarunkowa afirmacja, że jesteś wspaniały, akceptuję cię całkowicie, jesteś najlepszy, nie wystarczy ten love bombing, nie? Wydaje mi się, że trochę jest takie samospełniające się, w sensie rozpad więzi powodowany przez taką naiwną, nieprawdziwą wizję miłości produkuje ludzi, którzy są poranieni, którzy są bardziej podatni potem na love bombing, co tym bardziej jakby produkuje dalszy rozpad więzi. Tak, jakby to jest ten moment, gdzie w książce Haidta i Lukianowa no, poczułem, że to jest kurde przerażające, nie? Bo przed lekturą książki, i to jest chyba taka największa wartość, którą w ogóle wziąłem z tej lektury, myślałem, czy takimi kategoriami, że tak, no trzeba stawiać czoła rzeczywistości i pokonywać przeciwności losu, żeby być silniejszym. Kto tego nie robi, naraża się na kruchość i de facto może nie poradzić sobie w życiu, no bo jak pojawi się jakieś wyzwanie, no to po prostu będzie od niego uciekał, tak? Takie miałem zdroworozsądkowe przekonania ogólne, tak? Nawet nie na konkretnym przykładzie, w konkretnej rzeczywistości jakiejś tam kulturowej czy społecznej. Natomiast ta książka idzie o krok dalej, tak? To nie jest tak, że są ludzie, którzy dają radę i są ludzie krusi, którzy nie dają rady. Ta kruchość to jest wielopoziomowa otchłań, którą się wpada, im bardziej dbamy o to emocjonalne bezpieczeństwo, tak? To znaczy, że stajemy się coraz bardziej krusi, im bardziej dbamy o to, żeby nie stawiać czoła rzeczywistości, że jakby to pogrążanie się w tym takim dole samotności, tak, i takiego dbania o samego siebie jest czymś, co strasznie szybko rośnie w ramach rozwijania się twojego życia, tak? Uciekniesz raz, to będziesz uciekał zawsze, tak? Będziesz uciekał zawsze, to będziesz samotny, bo nie będziesz mógł stawić czoła już nigdy rzeczywistości. To jest bardzo smutny i depresyjny wniosek, z którego wyjście czy jakaś taka refleksja jest jedna, tak? To znaczy, że to, co Haidt i Lukianow mówią na temat uniwersytetu i ludzi, którzy mają 20 parę lat i studiują na amerykańskich uczelniach, to już jest za późno, tak? Jakby cel i jakby takie działanie powinno być na samym początku, tak? Na poziomie po prostu wychowawczym. I oczywiście jest z tym duży problem, no bo mamy patchworkowe rodziny, wspominałeś o tym, często właśnie rodziny, gdzie tych więzi społecznych, więzi międzyludzkich, silnych relacji nie ma takich jak jeszcze kiedyś. Chociaż tutaj, jak zacząłeś mówić o tym, jak ta rodzina kiedyś wyglądała, od razu, wiesz, jakoś w tyle głowy, a może nie było do końca tak, a może to była taka słodka opowieść o tej rzeczywistości, nie? może nie było tak różowo. Także wydaje mi się, że tak, że to, co mówisz, jest prawdziwe i niestety nie ma łatwego wyjścia z tej sytuacji, oprócz tego, o którym powiedziałem, tak? To znaczy, że najłatwiej można człowieka nakierować na tą, na, na tą takie,
postawę wobec rzeczywistości, że z rzeczywistością trzeba walczyć, że de facto trochę jak Peterson, nie? To jakby to jest to samo, co jakby od początku w tej swojej pierwszej książce mówił, tak? Clean up your room, jakby wyjdź się za siebie, nie? Wyjdź do ludzi. Jest to takie coachingowe, ale też z drugiej strony ci tacy też często śmieszniawi coache zyskują tak niewyobrażalną popularność, no jeszcze 15-20 lat temu by jej nie mieli, tak? Nie mieliby jej dlatego, że jest zapotrzebowanie. Dlaczego jest zapotrzebowanie? No zapotrzebowanie jest dlatego, że to, o czym mówią Hyde i Lukianow, o tych kruchych osobach, które nie potrafią stawiać czoła rzeczywistości, że ta diagnoza jest prawdziwa, nie? Więc ja się często śmieję z tych coachy, ale no z drugiej strony oni odpowiadają na konkretną potrzebę. Być może ułomnie często odpowiadają na tą potrzebę, natomiast no, jak widać, potrzebujemy również i... Nie, ja też tak myślę, bo ja zależy mi na tym, żeby nie zabrzmieć jak ktoś, kto się jakoś wywyższa, czy traktuje z góry tych ludzi wszystkich kruchych, bo sam jestem kruchy, wrażliwy i tak dalej. Każdy jest. I właśnie istotne jest to, żeby nauczyć się walczyć z życiem, że tak zaakceptować to, że życie jest pewną walką, walką, którą toczymy i ze sobą, ze swoimi słabościami i z różnymi siłami, które są w świecie. Jednocześnie, żeby nie robić tego w sposób toksyczny i żeby umieć dobrze zareagować na swoje porażki, nie? Bo to jest rzecz, z którą ludzie mają problem. Tu też piszesz w swoim tekście w kontekście stricte chrześcijańskim, w kontekście spowiedzi, że która jest takim, myślę, no jakby kluczem w ogóle jedną z podstaw po prostu życia chrześcijańskiego, no nie, do której ciężko uciec. Że po prostu człowiek grzeszy, możemy to nazwać chrześcijańsko, a z punktu widzenia takiego racjonalistycznego po prostu ma swoje słabości, popełnia błędy, jest, nie wiem, leniwy, ma najróżniejsze pokusy i tak dalej, nie zawsze zachowuje się tak, jak powinien. Często świadomie po prostu wie, że no, powinien coś zrobić, ale mu się po prostu nie chce, albo jest mu przykro i tak dalej, i tak dalej. I kluczowe jest to, żeby nauczyć się jakby robić tę walkę, jaką jest życie, w sposób zdrowy, tak? Czyli żeby się nie załamywać, jak nam nie wyjdzie, ale też z drugiej strony nie popaść to takie rozpieszczenie, o którym tutaj mówimy, w którym stwierdzamy, że no niezależnie od tego, jak jest, to jest super, w ogóle to nie jest moja wina, bo ja mam 17 schorzeń psychicznych i nie odpowiadam tak naprawdę za swoje działania. To jest, zdaje mi się, kluczowe. I w tym kontekście właśnie ciekawe jest, tutaj na koniec na pewno warto temu chwilę poświęcić, te wątki chrześcijańskie, które tutaj wprowadzasz, tak? I tutaj to też dobrze widać, jak jakby te same prawdy antropologiczne na temat tego, jak działa człowiek, jego psychika, chrześcijaństwo daje człowiekowi i do bardzo podobnych wniosków można dojść czysto sekularnej, takiej naukowej, oświeceniowej perspektywy. Tak, czyli że po prostu właśnie życie to walka i tutaj podajesz te no, moim zdaniem bardzo niebezpieczne trendy w ramach właśnie tak zwanego kościoła otwartego, że jak mamy te dzieci, które chcemy kształtować, ale wiadomo, że to dotyczy szerzej w ogóle wiernych, tak? No to nie należy od nich wymagać, oni wobec tego, że oni nie umieją się skupić dłużej niż kilkanaście sekund, to właśnie nie należy od nich oczekiwać, żeby w kościele klęczeli, modlili się w ciszy, słuchali kazania, tylko przeciwnie, ma być szybko, wygodnie, ma być gitarka, radośnie, tam jak to dla mnie to ten styl po prostu groteskowy, że trzeba zagrać dzieciom na gitarze, żeby podskakiwały, myśląc o tym, że Bóg jest blisko. No to jest po prostu no jakaś, nie wiem, parodia z jakiegoś tradycjonalistycznego bloga, ale to uświadomiłeś, że ktoś tak na mnie, że ktoś tak naprawdę uważa, że tak, to jest rozwiązanie, tego jeszcze nie było. Jak na to patrzysz? Jak pokazywać taką walkę duchową, wymaganie od siebie we współczesnym świecie, też żeby się odróżnić od tego świata, nie? Dawać coś, czego świat nie daje. To tak, jeśli chodzi o to, jak kultura, jak to mówią trochę brzydko, no bo nie ma polskiego odpowiednika jeszcze, jak ta kultura sejftyzmu czy sejfityzmu, zależy jak to tam przetłumaczyć, tak? Czyli takiego bezpieczeństwa emocjonalnego, o czym cały czas rozmawiamy,
jak ona przenika do polskiego kościoła. I tu jedno wyjaśnienie, to nie jest tak, że moim zdaniem kultura ta, o której pisze Lukianow i Haidt, że ona przeniknęła do polskiego kościoła, że de facto wygrała ta opcja właśnie, która jest jakoś częściej lub rzadziej jakoś promowana w takich mediach jak, nie wiem, Tygodnik Powszechny czy Więź. Nie, bo kościół w Polsce jest dalej kościołem konserwatywnym. Taki parafialny kościół w Polsce już na pewno w porównaniu do tego, co dzieje się w kościele katolickim na Zachodzie, jest kościołem konserwatywnym i to też ma swoje złe strony. Tak? Ta walka duchowa, o której ja tam piszę, pożytki z dobrze odbytej, dobrze doświadczonej spowiedzi, te wszystkie wątki, ja o nich nie usłyszałem w konserwatywnym parafialnym kościele w Polsce, w ogóle w parafialnym kościele w Polsce, tak? Ja to musiałem jakoś doczytać w własnym zakresie. Więc jakby to nie jest tak, że ja w takim duchu jak z grupek tracowskich krytykuję Więź i Tygodnik Powszechny i mówię, że u nas to wszystko spoko i tak dalej. Tylko Trydent i jakby sprawa załatwiona. Tak nie uważam. Natomiast rzeczywiście to, co się dzieje w Więziach czy w Tygodniku Powszechnym, postrzegam jako przenikanie tego woke culture do chrześcijaństwa. To jest taki chrześcijański wokeism, nie? I widać to, ja tam cytuję trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest właśnie ten tekst poświęcony Oktawie po tygodniu, tak, tej pierwszej komunii świętej. I tu pani Małgorzata Wałejko napisała taki tekst, którym no właśnie godzina msza 7 razy po niedzieli, gdzie przyjęła jakaś osoba pierwszą komunię świętą, że to jest przesada i tak dalej. Jakby jaka jest recepta? Pozbawienie wszystkiego, co swoiste dla kościoła, czyli organów, czyli liturgii, czyli właśnie no wszystkiego tego klękania, tak, jakiegoś takiego smutku, może i melancholii, która się utrzymuje często w atmosferze kościoła, że to jest wszystko złe i teraz trzeba zrobić plac zabaw, pójść do ogrodu i tak dalej, i tak dalej. No właśnie nie. No właśnie nie, bo chodzi o to, żeby pokazać temu dziewięciolatkowi. Ja bym tak w ogóle, jak czytałem ten tekst pani Małgorzaty, to miałem wrażenie, że ona pisze jakby do pierwszej komunii świętej przychodziły trzylatki albo czterolatki. Nie? A to nie, no to jednak jest dziewięciolatek, tak? No już jeszcze dziecko, okej, ale ten człowiek za 2 lata będzie nastolatkiem, tak? A ona uważa, że on chciałby biegać w berka i w ogrodzie tam ganiać z księdzem. No jakieś absurdalne w ogóle sytuacje. Ale to jest taki przykład, który wrzuciłem trochę tak złośliwe, publicystycznie dla beki. No bo rzeczywiście ten cytat z tym ogrodem też mnie rozbawił. Natomiast to, co się dzieje później w tych dwóch następnych tekstach, uważam za rzeczy, które rzeczywiście są jakimś zagrożeniem. Tego typu myślenie, nawet nie takie poglądy, ale myślenie. No, ojciec Maciej Biskup na przykład powiedział, czy napisał, że jego wieloletnie doświadczenie spowiednika sprawia, że jest bliski postawienia tezy, czy wręcz stawia taką tezę, że dzieci nie powinny się spowiadać. No, to strasznie mnie ubodło, no bo de facto, jeśli cały czas dzisiaj o tym mówimy, tak? Jeśli rzeczywistość ma taki charakter procesualny, rozmywania odpowiedzialności, jeśli często młodzi ludzie wrastają w takim przekonaniu, że to świat jest zły, struktury społeczne, jakaś dyskryminacja, kultura, która cię niewoli, patriarchat, rodzice i tak dalej, ta Polska duszna i w ogóle straszna, jeśli młody człowiek wyrasta w takim przekonaniu, i jeszcze mu zabierzemy spowiedź, czyli de facto jedyną przestrzeń, gdzie ty musisz stanąć w prawdzie, ponazywać swoje grzechy, jakby stać nagi przed Bogiem, nie? Jakby taka konfrontacja to jest, bo trzeba wejść do tego zacisza konfesjonału, powiedzieć to Bogu za pośrednictwem księdza. To jest nieprzyjemne, trudne doświadczenie i wydaje mi się, że dla tych osób właśnie kruchych dzisiaj jeszcze trudniejsze niż dla nas, jak przystępowaliśmy do pierwszej komunii. Jak to zabierzemy,
no to de facto ten ostatni przyczółek tego zderzenia się z samym sobą młodego człowieka jakoś pozbawimy go tego fundamentalnego doświadczenia. Wydaje mi się, że nawet nie wydaje mi się, mocniej powiem, że spowiedź święta dla katolików dzisiaj dorastających jest fundamentalnym doświadczeniem, ale takim, jeśli dobrze tego człowieka przygotować do tego sakramentu, jeśli on to poczuje i z odwagą przyjdzie do tego konfesjonału, to jest uzdrawiające, nie? Nie tylko dla duszy, ale wydaje mi się też dla psychiki. No bo jak to jest oswabadzające, nie? Jaka ta ulga jest w tym konfesjonale, że to nie jest świat, że to nie jest kultura, że to nie jest jakiś tam patriarchat, rodzice, duszna Polska, Jarosław Kaczyński. Nie, to ty. Ty zrobiłeś źle. To jest twoja wina. Musisz się do tego przyznać. Ponazywać to sobie, nie? Ale Bóg dobry i miłosierny ci to wybaczy. I idziesz i możesz pracować nad sobą. Takiego bodźca, jakby się pozbawi młodych ludzi, to nie wiem. No, to jest naprawdę jeden z gorszych pomysłów, jakie czytałem w tak zwanym otwartym kościele. Być może on też jest jakoś uzasadniony, tak, że no, mówi się często, że spowiedź jest taką przestrzenią lęku, że spowiednicy są często fatalni, nazywają, obrażają ludzi w konfesjonale, tak? Te wszystkie straszne historie dotyczące no, nawet jakichś seksualnych podtekstów, które tam w tym konfesjonale są słyszane, tak? I te wszystkie skandale, to jest obrzydliwe, tak? Ale nie patrzmy na sakrament przez pryzmat skrajności i obrzydliwości, tylko patrzmy na jego istotę. Ta istota jest piękna i ją trzeba po prostu ponazywać na nowo. W pełni się z tobą zgadzam, bo też nawet sobie wynotowałem tutaj, przygotowując się do rozmowy, że jakby clue jest, są dwa punkty i oba to powiedziałeś. Po pierwsze, mam wpływ na swoje działania, po drugie, miłosierny Bóg mi wybacza, ale muszę najpierw uznać swoją winę. I to jest jakby też na pewno coś, co trzeba powiedzieć jasno, że to jest lepiej, że to jest twoja wina, a nie świata, tak? Ponieważ to znaczy, że ty z tym coś możesz zrobić. Jeżeli to byłaby wina złego świata, jeżeli to byłaby wina patriarchatu, nie wiem, białych ludzi, Jerzego Waszyngtona, Jarosława Kaczyńskiego, kogokolwiek, no to znaczy, że generalnie jest beznadziejnie, no nie masz na to wpływu, nie? I możesz sobie po prostu siedzieć, protestować, cokolwiek, ale to nie zmieni rzeczywistości. A jeżeli ty odpowiadasz za to, że jest ci przykro, jeżeli ty odpowiadasz za to, że coś zawaliłeś, teraz jesteś zły na siebie, jeżeli ty odpowiadasz za to, że jesteś niezadowolony ze swojego życia, albo skrzywdziłeś kogoś, albo skrzywdziłeś siebie, no to ty możesz z tym coś konkretnego zrobić, tak? I na tym jakby opiera się całe dojrzałe życie, na tym opiera się cywilizacja, tak? Że nawzajem przekazujemy sobie wzorce, jak postępować w konkretnych sytuacjach, żeby było lepiej. Jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, no to trzeba to po prostu powtarzać. I tutaj no, zakończyłeś swój tekst takim bardzo barwnym odwołaniem do Kanady, która w swoim godle wymieniła w ramach właśnie walki, w ramach odcinania się od tej przemocowej chrześcijańskiej przyszłości krzyż, który był na rzecz płatka kwiatka i napisali, że to jest odrzucenie krzyża na rzecz płatku śniegu. No to absolutnie się z tą zgadzam. Co więcej, przeraża mnie, jak często takie rzeczy są uzasadniane, że to jest ewangeliczne, że to jest duch Ewangelii. No to kurde, czy czytali Ewangelię? Ja po prostu nie wiem, jak oni to sobie łączą. No kurde, przecież tam jakby no naprawdę co chwila jest mówione o tym, że jeżeli, że musisz zrobić, tak? Musisz wziąć krzyż na siebie, tak? To krzyż jest znakiem tej religii. Musisz, jeżeli zrobisz źle, jeżeli będziesz złym robotnikiem, jeżeli odrzucisz pracę, jeżeli nie będziesz się starał, no to jakby jest twoja wina. To nie Bóg ci odrzuca, to ty go odrzucasz, tak? To ty potem trafisz do... No, już to jest to bardzo bezpośrednio mówione, tak? Że jeżeli będziesz postępował w taki sposób, to trafisz do raju. Jeżeli w taki sposób, to tam, gdzie będzie zgrzytanie zębów, tak? No i jakby nie wiem, jak można to pomijać. Nie wiem, jak można udawać, że tego tam nie ma. No, wiesz... Jakby jest zawsze istotą każdej herezji, i to zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, jest to, że wyciągasz część i przez część definiujesz całość, tak? Osoby, które zamieniają dzisiaj często Kościół na ośrodek terapeutyczny, bardzo mocno podkreślają sens kazania na górze, nadstawienia drugiego policzka,
miłowania wszystkich, jakby już nie ma Żyda i nie ma Greka, tak? Jakby nie ma mężczyzny, nie ma kobiety, tak? Jakby można z tego wyciągać współczesną opowieść o świecie. W ogóle woke culture, tak na marginesie, to też jest jakaś pociotka, mówiąc brzydko, postchrześcijaństwa, tak? To znaczy, no, nie wiem, to chyba była sekta irenistów, tak? Takich, którzy wierzyli w tym, że de facto my musimy być czyści i osoby tam, no właśnie kościół świętych, tak? Kościół aniołów. Wydaje mi się, że Łok ma coś ten typ wrażliwości duchowej w sobie. Ale z drugiej strony też jest takie zagrożenie, żeby właśnie redukować Kościół do pola bitewnego, nie? Żeby bardzo mocno podkreślać te takie tyrtejskie wręcz nastawienie do rzeczywistości, że to tylko walka, tylko zmaganie. Wydaje mi się, że no, to jest jakby problem chrześcijaństwa, ale też jego takie wewnętrzne napięcie, które jakby sprawia, że to jest kultura i myśl, i religia, i duchowość wciąż żywa, że trzeba bardzo zważać na słowa, nie? To znaczy nie można powiedzieć, że to jest tylko duchowa walka i trzeba odrzucać wszystko, co jest podszyte jakimś takim kulturą terapeutyczną, nie? Wydaje mi się, że tutaj trzeba też wchodziłeś w taką retorykę w której części rozmowy, że nie można totalnie tego ignorować, ale reagować tam, gdzie po prostu włącza ci się czerwona lampka. Mnie się włączyła ta czerwona lampka właśnie w tych trzech momentach, gdzie czytałem Portal Więź, który de facto ja szanuję to środowisko, tak? To nie jest, że jakby ich praca, która była wykonana i dalej jest wykonywana przez redaktora Nosowskiego w tropieniu tego całej tej pedofilii w kościele, promowanie tych wszystkich dobrych działań, które w kościele powstały, tak? Tworzenie jakiejś myśli teologicznej, można się zgadzać, nie zgadzać, ale to są rzeczy na poziomie, tak? Ja odcinam po prostu skrajności, które tam czasem są puszczane i też nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, prawda, że redaktor Bartosik i Nosowski to już kanceluje was, drodzy, bo tylko ortodoksja. Nie chciałem wchodzić w taką retorykę, ale uważam, że te trzy teksty, które oni puścili, po prostu są szkodliwe. No. Bardzo dziękuję. Moglibyśmy pewnie te rozważania ciągnąć bardzo długo, ale już tak poszliśmy dłużej niż planowaliśmy. Bardzo dziękuję moim i państwa gościem. Był Konstanty Pilawa, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, naczelny czasopisma Presję i współtwórca podcastu Kultura Poświęcona. Bardzo dziękuję ci za twój czas. Dzięki. I dziękuję wszystkim, którzy tego wysłuchaliście i zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez serwis Patronite www.patronite.pl/nowylat, poprzez wpłaty na nasze konto. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy już nas wspieracie. Zachęcam do komentowania, pisania swojego zdania, sugerowania, jakich tematów powinniśmy dotykać w kolejnych rozmowach. No i zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Przeskoczyliśmy 60 tysięcy, więc chcemy więcej. Nigdy się nie zaspokoimy. Bardzo dziękuję, Kasper Kita. Do usłyszenia.